chłopaka, który został zabity przez policjanta i widzą prokuraturę, która przez rok to kryje. To naprawdę naprawdę. Widzą Trybunał Konstytucyjny, który praktycznie rzecz biorąc podejmie każdą decyzję, jaką będzie chciał organ pozakonstytucyjny, który się nazywa Jarosław Kaczyński. To naprawdę tak nie wygląda. Widzą marionetkę prezydenta, który niczego nie robi poza liderem swojej partii. Tak nie było nigdy. Wolę już szorstkie przyjaźnie niż oglądanie błazna. Błazna. Rozdawaliśmy konstytucję. Rozdajemy pół miliona konstytucji. To ma wielki walor. To jest coś, czego ludzie nie wyrzucą. To jest coś, co ludzie szanują. To jest coś, co jest naszą zasługą. Ile byście rozdali tej konstytucji? Trzeba rozdać 2000 konstytucji. My płacimy za to połowę kosztów wytworzenia. 40 groszy brutto. 2000 konstytucji to jest, jeżeli chodzi o powiat, 400 zł. Czy warto rozdać 2000 konstytucji w tym mieście? Warto, bo warto wyjść na ulicę, powiedzieć: dzień dobry, jestem z SLD, to jest konstytucja, którą żeśmy Państwu dali. Ona jest ładna, trzeba ją po prostu dać. I ludzie będą Was widzieli. 2000 książeczek wróci do 2000 domów.